4 września 1993 roku ruszył pierwszy Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który przełamał tabu dotyczące produkcji sprzętu dla wojska. Głównym organizatorem wydarzenia była Świętokrzyska Agencja Rozwoju i Promocji Regionu. Ofiarna praca w czynie społecznym, zalogi i wielu obywateli, przedsiębiorstw państwowych, władz miejskich i wojskowych sprawiła, że MSPO odniosło sukces. Pierwsza edycja Salonu Obronnego zgromadziła 85 firm z pięciu krajów świata. Wystawie w 1993 roku towarzyszyło nie tylko wydanie pierwszego i jedynego katalogu polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale również widowiskowy pokaz lotniczy w Masłowie. Od 1997 roku uzupełnieniem Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego stały się targi logistyka. Granica, tak nazywała się pierwsza wystawa statyczna wojska polskiego, pokazująca siłę okrytych chwałą zwycięstw wojsk lądowych. Zorganizowana w 1999 roku, na stałe wpisała się w program MSPO. W 2000 roku ósmemu Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego towarzyszyło spektakularne wydarzenie Międzynarodowy Pokaz Lotniczy Air Show w Radomiu. Cały naród z olbrzymim zainteresowaniem i serdeczną radością zgromadził się na lotnisku Sadków, by oglądać pokazy. Znaczenie MSPO dynamicznie rośnie i od 2004 roku towarzyszą mu wystawy narodowe. Jako pierwsze swój potencjał obronny oraz wyposażenie prezentowała Norwegia, Francja, Izrael, USA, Szwecja, Bundeswera, państwa grupy V4, Wielka Brytania, Włochy, Turcja... Rok 2017 należy do Korei Południowej. Oczy świata zwrócone na kielce. Międzynarodowe delegacje o randze ministerialnej coraz liczniej odwiedzają nasze MSPO. W roku 2016 aż 50 delegacji z 46 państw świata. Rok 2009 zapisał się dramatycznie w historii salonu obronnego. W niedzielę 30 sierpnia, dzień przed otwarciem MSPO po godzinie 7.31 klęby czarnego dymu widocznego z odległych dzielnic miasta spowiły hale F Targu w Kielce. W akcji gaszenia pożaru wzięło udział 36 oddanych swej służbie jednostek Straży Pożarnej. Wspólnym wysiłkiem udało się przezwyciężyć żywioł. W 2009 roku po raz pierwszy na uroczystej Gali wręczono nagrodę prezydenta RP dla produktu najlepiej służącemu podniesieniu poziomu bezpieczeństwa niezwyciężonych żołnierzy sił zbrojnych RP. Nagrodę ustanowił prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński. W 2012 roku Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego po raz pierwszy został objęty honorowym patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jedną z wielu atrakcji MSPO są pokazy dynamiczne. Organizowane od początku targów, gromadzą zawsze wielu zwiedzających, żywo zainteresowanych sprawnością żołnierzy, policjantów, strażaków i ratowników. Każdy z czterech targowych dni MSPO tętni biznesem. Zarówno polskie, jak i światowe firmy prezentują wszystko, co mają najlepszego. Lata mijają, a Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odwiedzają tłumy nie tylko wojskowych wysokiego szczebla i menadżerów firm z branży przemysłu zbrojeniowego, ale również sami żołnierze. W 2016 16 roku... roku padł rekord. MSPO odwiedziło 22 tysiące osób. Brawo MSPO! Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce budzi ogromne zainteresowanie mediów. Podczas MSPO 2016 w biurze prasowym Targu w Kielce akredytowało się 702 dziennikarzy z 215 redakcji z 11 krajów świata. Rok 2017 to rok jubileuszowy Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. MSPO to od 25 lat świetny moment, by rozmawiać o sposobie wzmocnienia polskiego rynku obronnego. Wszystkim, którzy z biegiem lat przyczynili się do dynamicznego rozwoju MSPO, dziękujemy i mówimy, tylko dzięki Wam udało się tego dokonać.